powodu kontuzji Jakuba Koseckiego walka trąby z kosą nie odbędzie się. Federacja Fame wychodzi naprzeciw waszym oczekiwaniom. Nie myślałeś, żeby galę odwołać, skoro nie walczą? Hubert. Ja i dlatego mamy Krakena z Jokerem na Gracjana Szedzińskiego. Słuchajcie, wielkie brawa. Nikt nie klaszcze. Nie dziwię się. Film sponsoruje GeForce Skins. Jest to strona ze skrzynkami do CS-a. Posiada wiele metod płatności, na przykład SMS, Blik, a nawet PaySafeCard. Z moim kodem SEP4 otrzymacie plus 5% do doładowania. Codziennie możesz kręcić kołem bonusów, aby otrzymać prezent. Koło resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Możesz również zdobywać poziom, dzięki któremu otrzymasz klucze do skrzyń bonusowych. Na GeForce Skins dostępne są też eventy. Otwierając skrzynki z eventów na konto, za darmo przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Walutę eventową możesz wydawać na nagrody. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć mojego kodu SEP4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. Gracjan, witamy w Fejmie. Witam was wszystkich. Ciebie, Nata, mówisz, że ciebie przyjdę, nie? Pamiętasz? Ej, kurwa, nie słyszę. To jest najgorsze. Ale nie, słuchajcie, jaki kurwa panel podwyższonego ryzyka, bo okej, z tym przystojnym, młodym, zadbanym mężczyzną, zawodnikiem KSW, ogórkiem, na którym zrobię sobie rekord, będę miał face to face'a, więc rozumiem, co on do mnie mówi, jak powiesz 3 razy i powtórzysz mi, Hubercie. Dobrze. Teraz może być ciężko, ale problem jest taki, że przyjeżdżam tutaj oczywiście spóźniony, bo gwiazda się zawsze spóźnia, i dowiaduję się, kurwa, 5 minut przed wyjściem, że obok mnie, bo tu miał siedzieć Ferrari, ja, Adrian Cios, a tu Gracjan i Alan Kwieciński, że Kazika kurwa nie będzie. Chciałbym naprostować godzinę, nie 5 minut. Od tego zacznijmy. Godzinę i 5 minut, jak już. Godzinę i 5 minut. Słuchaj, taka była decyzja organizacji. Ale to wy chcecie kurwa dymy, bo ja tu mogę dla kasy kurwa siedzieć tylko. Bo ja tu siedzę przeważnie dla kasy, ale jakiś dym też bym kurwa chciał zrobić, a nagracenie się skupię. Pana, Kuchcie, w pizdę który siedzi... Pamiętasz, jak kiedyś się obiecałem ci, że dostaniesz, nie? Ej, właśnie, pamiętasz, że zgasłeś, a ty się cios nie wtrącę tutaj. Ej, bo ci wycisnę tego chrosta. Ej, właśnie, ale o tym na ten trochę mówi, bliżej kurwa. Mikrofon i głośniej, Gracjan, dobra? Dobra, o. Spokojnie. Nie wiem, poproście inaczej, ja wam tak powiem, chuj wie, czy mogę to powiedzieć, szczerze, wyjebane w to mam, totalnie w kurwie to mam, ja to jestem dla kasy. Czy mnie wyjebią, czy nie w chuju to mam. Jeżeli chcecie, kurwa, zobaczyć prawdziwe dymy, bo mi się wydaje, że ktoś sabotuje, kurwa, ten Fame, robiąc taki panel, to poproście o to, aby w czwartek wydarzała się rzecz, która planowała... On się śmieje, Hubercik, że która była planowana. Jeżeli chcecie, kurwa, prawdziwy młyn, bo ja tu przyszedłem, jak mówiłem, z wakacji zostałem ściągnięty tydzień temu i dla kasy, i żeby zrobić dym, bo brakuje mi adrenalinki, a walkę będę miał za granicą prawdopodobnie w styczniu. Pewnie tam, gdzie Ferrari, tak? A chuj cię tu kurwa obchodzi. Ale pytać się możesz. Będę miał zajebiste miejsce. Ale dni były odliczane do waszego spotkania. Niektóre platformy też odliczają dni i chciałbym od tego zacząć. Stałeś się gwiazdą wykopu. Okej, wiem o tym, słyszałem właśnie o tym, niestety. Niestety i niestety. Dlaczego niestety? No bo niestety chciałem być znany, ale ogólnie też plus jest w tym wszystkim taki, że tobie obiecałem kiedyś, że dostaniesz liścia w odpowiednim czasie, prawda? Pamiętasz, jak ładnie zgasłeś? Zgasłeś, kurwa. Pamiętasz, jak liczyłeś bagany? Zgasnął to twój konik, bo nie ma 1 grudnia świąt jeszcze. Ale nie. Wracając, ty dostałeś ode mnie 2 liście. Okej, okay, ale dostałeś jednego. Trzy, prawdopodobnie. Bo na backstage jeszcze ci strzeliłem jednego. Nie wiem, czy pamiętasz, ale ty jak dostałeś jednego, to leżałeś i liczyłeś barany chyba z pół godziny. Musiałeś dochodzić. Gdzie liczyłem barany? Liczyłeś barany na konferencji chyba z pół godziny. Znaczy ja w ogóle odnośnie... Ty się nie wtrącaj. Nie wiem, ty się nie wtrącaj, cios. Żeby zacząć w ogóle jakkolwiek tą rozmowę, to muszę jedną rzecz wtrącić. Mówiłeś na wywiadzie tam UEBB, no słuchajcie, wiecie, ja to tam jak kogoś nie znam, to generalnie to się nie wpierdalam, nie oceniam. No ciebie nie znam. Poczekaj chwilę, ale posłuchaj, no ja ci dam się wypowiedzieć, posłuchaj. Charakter, zasady ogólnie, to wiecie, kogoś nie znam, to ja się nie wypowiem, nie oceniam, bo wiecie jak to jest. A później jest pytanie na mój temat, gdzie ja typa nie znam i w sumie miałem w niego wyjebane, a on do mnie, tak, cios, to jest taki dzban, kurwa, może mogę być jego panem. Napisz do Adriana Ciosa, że jesteś jego fanem. Panem? Panem, no. Panem. Mogę napisać, że jestem panem co najwyżej. No to powiem ci taką ciekawostkę. Już za 7 dni, czy tam 6, będziesz znany z tego, że waliłeś konia, kurwa, do jakiegoś chłopa na kamerce i cios siadał, i kiedy Nathan trzymał cię za szyję na podłodze i szeptał ci do łóżka, wyznawał ci miłość, cios ściągnął spodnie i siadł ci gołą dupą na twoją krzywą mordę. Z tego będziesz znany niedługo. I ty jeszcze, właśnie to jest najlepsze, że tobie koledzy pewnie naopowiadali tak, dawaj Gracjan, bierz tu walkę, najebisz ich, kurwa, urośniesz, będziesz zajebisty, wiesz, kurwa, dawaj trzech najebać i skończysz jak Denis Załęcki. A jeszcze lepiej,
Najlepsze jest w tym wszystkim to, że ty w to wszystko wierzysz. Chciałbym, żebyś ty był taki pewny siebie, jak udajesz, naprawdę. I właśnie mam pytanie do ciebie, Hubert. To byłby, ja do ciebie też, no. To byłby faul? Nathan by go trzymał, a ja bym siadł mu gołą dupą na mordę, to byłoby to faul? To musi sędziego Jaroszu pytać. Czy to się liczy, czy to jest jako duszenie? Ale kogo to kurwa obchodzi, czy to jest faul, czy nie? Jakby wyście tu zebraliście, żeby gadać o walce, kurwa? Czy możemy sobie zacząć już od rodzin wyzywać? Czy to potem dopiero? W sensie nie czaję jakby tej zagrywki, bo na przykład moim zdaniem, bo to są friki, to nie jest kurwa KSW, bo ja ogórków z KSW to wyjaśniam w klatce. Gracem będzie kolejny. No czekam na ciebie, czekam. No na ciebie. To zobaczysz. Czekam. Jednego liścia dostałeś i zgasł. Liścia, kurwa, liście dostałeś i zgasł, i będziesz jeść jak odliczyć barany. Znaczy, kurwa, najlepsze to, że była konferencja Klauda, ja wtedy pamiętam, bo ja tam na backstage'u się plątałem. I ja pamiętam, że wtedy to ty podszedłeś do Nathana na backstage'u i prosiłeś, kurwa, żeby cię tak nie dojeżdżał na konferencję, żeby cię oszczędził. Gracek, ty wywrócały 2 miesiące, mieszkasz już? Dłużej. No to przez ten czas dużo się nazbierało od twoich sąsiadów i koleżków rzeczy. I teraz, bardzo, poczekaj, teraz ja na chwilę postawię kropkę. Ty teraz sobie pomyśl, co chcesz powiedzieć. Nie. Ja tylko przejdę. Ja tylko powiem, że właśnie nie powiem o tym. Okay. Przez to, że czeka nas face to face. Środę. A tutaj ciebie, kurwa, ledwo, tak, w środę, ciebie ledwo rozumiem. A ty nie jesteś Denis, który... tak mi się przynajmniej wydaje, który dla pieniędzy się ślizga po murzynie. Jakby ty nie jesteś, Denis, mi się wydaje. Dla kasy nie zrobisz wszystkiego i myślę, że jak wyjdą rzeczy, które nie tylko ty robiłeś, to zobaczymy, się zgodzisz na to. I teraz przejdziemy do interesującego. Tak, teraz... Roger, jak przygotowania do walki? Co tam? Fenomenalnie. Jak się czujesz dzisiaj? Super. Co dzisiaj jadłeś na śniadanie? Już nie pamiętam. Dieta zbilansowana. No i szacun. Jednak to chciałem dzisiaj wiedzieć. Dziękuję. Możemy kończyć panel. To są pytania z Twittera. Lizzy, myślałaś sobie o tym naszym ostatnim programie Face to Face? No oczywiście o tym myślałam. I w sumie przyszłam do takiego wniosku, że okej, to lekcja opinia i dla lekcji dużo rzeczy są prostytuckie. Tak. Czyli... jak buty Mariany Schreiber też są prostytuckie, więc akceptuję jej opinię. To był akurat żart o tych butach, a o tobie niestety no, mam takie zdanie. Liza, wracając do twojego OnlyFans, jak już rozmawiamy, to ty u szalonego reportera nazwałaś mnie kłamczuchą. Nie, i że nie dodajesz zdjęć bez bielizny. Ja ci mogę pokazać to zdjęcie, jak chcesz, bo... No to pokaż. Tak, teraz? Możemy po panelu. A jeśli pokażę ci to zdjęcie, to powiesz, że nie skłamałam? No. Tak? No, dobra. Nagram story. No, może teraz możesz mi pokazać. Pokaż cycki! Nie, ja tam byłam w majtkach. Ja nie... Wyjątkowo. A dziwne, bo ludzie się każą bez majtek. Żart. To są majtki, serio, przysięgam. Miałam takie majtki w kratki. A ja mam rzeczyste majtki na fiuta też. Ja rzadko to zakładam. Ja, pokaż mi. Ja rozwieję wątpliwości. Kurde, właśnie... No. Bohdel też miał majtki. Nie, no jest. No nie, serio, przysięgam. Mogę pokazać cały set z tej sesji. To są majtki w kratki, po prostu tak się wydaje, nie. Ale tam jest linia, a nie kratka. Dobra, Hubert, kurwa. No serio. Ale szczerze, mi się wydaje, że Lexi jest największą. Nie wiem, czy możemy to pokazać w ogóle... ogólnie na transmisji. Nie, to majteczki są tylko. To nie są majteczki i lepiej nie pokazywać tego. Dla mnie Lexi jest największą wygraną, bo nie dość, że ojebała na kasę Cloud, to teraz dostaje wypadek. Co? O czym ty mówisz, Nathan Marcon? Chodzi o to, że zarobiłaś... Nie, chodzi mi o to, że zatopił się statek, wyjebałaś ich z kasy, co jest bardzo dobre, bo zrobiłbym identycznie, bo dla pieniędzy zrobiłbym prawie wszystko. Co rozumiesz poprzez wyjebałaś ich z kasy? No, że się... Chodzi o to, że jakby to był tonący statek i zawodników, którym nie zainwestowałaś w to dużo pieniędzy i to bardzo dobrze, zrobiłbym tak samo jak ty, dlatego to powtarzam. I od razu z Cloutu przeszłaś do fejmu, gdzie dostaniesz zajebistą fuj wypłatę, bo wiem jaką. I to jest kurwa dla mnie fuj szacun, serio ci mówię. I jeszcze bierz się z dziewczyną, która nawet po polsku nie potrafi mówić i nie masz w ogóle żadnej jakby roboty na tych konferencjach nigdzie. Nie, i to jest szacun no. Fuj. Dla mnie to jest szacun fuj, ja szanuję. I sadzają was na panelu specjalnie tak, z osobami, i które na... mogą coś tak, zrobić, żeby podciągnąć tak, wartość tak, zestawienia. Tak, żeby ludzie nie krytykowali jakby to, że to, co się tutaj kurwa dzieje na ten panel, to jest nuda, nikogo to kurwa nie obchodzi. Nie mówię tylko o tobie, tylko o wszystkich, że nikogo te walki nie obchodzą, to specjalnie posadzili nas, ale zobaczcie, żeby odciągnąć od tego uwagę, to jest mądre. A wiecie, co jest najlepsze? Coś tam kurwa marketingu mądre działa. Zobaczcie, my się...
my tak naprawdę siedzimy, o niczym ciekawym nie rozmawiamy, nic nie dymimy, kurwa, i tak jesteśmy ciekawsi niż oni wszyscy. Tak, to jest niesamowite. Ja wam wprost mówię, jestem oszustem, rucham was na kasę, halo! Halo! Ale nie zarabiam nas pieniądze! Ale nie każda walka musi, kurde, być taka mega dymogenna. Wy, żeby dostać walkę, no to musicie dymić. No na przykład, nie wiem, Jakub Rzeźniczak jest piłkarzem, więc jakiś tam środowisko piłkarskie przynosi. No my nie tak każdy najbardziej tak. Ale szkoda, lepiej... że trąby nie ma. No. Uważam, że bez niego gala może się nie sprzedać. No mi się wydaje, że bez Trąby i Koseckiego to nie pociągnie. To do 50 tysięcy pay-per-view nie dojdzie, ni chuja. Ja na przykład chciałbym zobaczyć znowu, jak Trąba przychodzi z wężem na plecach i dymy, great make again, widzowie. Ja bym chciał zobaczyć Koseckiego, jego dupę, jakby reprezentację. A ty z każdym chciałbyś zobaczyć, od każdego w pizdę zostajesz. Ale twojego chuja już każdy widział. Jestem ja. To słowo pizda. Dobrze, że coś powiedziałeś, że zapomnieliśmy, że mocne Gracjusz, ale spokojnie, w środę też będzie mocno. Leci pan Gracjan. To znaczy, pan Gracjan, na pana sobie czas zasłużyć. A ty zasłużyłeś na walenie konia, bo Kapucyna. Tylko to można sobie pisać. Powiedzieć, znaczy, nic więcej. Jest gracja, jeszcze czeka nas w tym tygodniu program, a tam pamiętajcie jedną rzecz. No. Jeden czerwony guzik był już raz odpalony i zadziałał. A ja mam czerwonych guzików dzisiaj, kurwa, walizkę. Tylko nie odpalam przez to, że się, kurwa, nie wiem, jak mówiłem, nie wiem. Mi się wydaje, że się Kwiecińska, kurwa, spłakała, bo to mówię ci, no ty powiedziałeś godzinę. Ja dowiedziałem się, jak przyszedłem, 5 minut przed, że to jest odwołane, że Alan ze mną nie siedzi, bo to kurwa nie pociągnie, tak słyszałem. A kto to zorganizował? Wydaje mi się, że po prostu Alan, bo on zawsze lubi kurwa lizać, nie tylko swoje pizdy i nie tylko pizdy. Wylizał po prostu dobrze, żebyśmy nie siedzieli między sobą jakby, żebyśmy ze sobą nie podyskutowali, bo on wie o czerwonych przyciskach. A jak się mijaliśmy kurwa w holu, to patrzył z daleka i powiedział, bo ty wiesz kurwa, że podpisałeś na siebie wyrok. Ja mówię, to czemu nie jesteśmy razem na konferencji? Kurwa, ty. I to była odpowiedź Alana na to, więc... Jesteście dwiema czytami. Ale wydaje mi się ogólnie, że w tym związku chyba Natan, ty jesteś dziewczyną. Ale posłuchaj, to jest one wonder hit. Posłuchaj Cfelu, bo powiem ci jedną ważną rzecz. Nie wiem, czy wiesz w ogóle, co to znaczy. Cfelu, siedź na piździe i słuchaj, jak mi się będzie mówi. Dorasta na naszych oczach. Posłuchaj. Trzeci raz. Słuchaj. Trzy bany już poszły. Ale wiesz co, wiesz dlaczego ja na przykład cię nie szanuję, bo mówiłeś o zasadach? No. A sam pierwszy mnie zaczepiłeś, nie znając mnie. Ja się nigdy w życiu dostałem na ten temat nie wypowiedziałem. Co dostałeś? Dostałem pytanie o ciebie, więc odpowiedziałem. No to się zamyka pizdę i się nie odpowiada, kurwa, jak nie masz co powiedzieć. Mówić, no to masz zasady, no to masz zasady, czy ich nie? Mam zasady. No jakie masz zasady? Mam zasady, ale jak musisz sobie dwie. To wymij chociaż dwie, jakie masz zasady. On ma zasady kwasowe tylko chyba. Nie ma czegoś takiego jak pisanie. Ale wymij dwie, czy znasz jakiekolwiek. Ty nie jesteś kimś, to będzie mi kurwa kazał wymienić. No dlatego, ale wiesz, to tak mówi. Ja też w szkole tak mówię, jak czegoś nie wiedziałem, nie znam odpowiedzi na jakieś pytanie. Ty jesteś właśnie zdany z tego, że dużo mówisz, a nic tego byś tak naprawdę. No, ty coś chciałaś dodać. Zdjęcia z tego setu i już podchodzę do ciebie i udowadniam, że to, mam to, ogólnie lekcję ma zdjęcia do jakości. Ale mogłaś ściągnąć te majtki i zrobić sobie parę zdjęć też bez, więc to, że nie, pokażesz teraz to nie za dużo znaczy. Nie ściągałam tych majtek i... No na tym zdjęciu ewidentnie... Ale to jest data tych zdjęć, tu widzisz to. Tutaj cały czas jestem w majtkach, cały czas. I to jest to same zdjęcie. Gracjan tak nie zobaczysz. Dobra, mamy. Chyba, że wykupisz. I tu są majtki. Mamy to rozwikłane. Majtki no, były. Więc przeproś Lexi, bo... Przeproś. Dobra, proste pytanie. Liza, ja nie widziałam żadnych zdjęć. Była ta pizda, ja czy nie było tej pizdy? No, jak ty mi pokazujesz zdjęcia w złej jakości... A ty mi pokazałaś jakieś zdjęcie, ty mi nic nie pokazałaś. A znasz Hubertowi. Czemu pokazujesz jej... Ja nie wiem, no bo kurwa... Czemu jej cipkę pokazujesz? Po co? Nie, w sensie, nie. Ty za to pieniądze chcesz wiesz na OnlyFansie, to po co za darmo? Nie, żeby ludzie uważali mnie za kłamciuchę i że ja sprzedaję swoją cipę, że pokazuję całkowitą nadość. Nie przejmuj się, to nie wstyd. Ja tego nie robię i nie kłamię z tym. No i szacun. Patrz. Popieram. Ja uważam, że charakternie. Ja też założyłem OnlyFansa, ale się nie sprzedawał, więc teraz tak zazdrościłem. Denis też miał OnlyFansa, więc jest w porządku. I tu są majtki. A dziwne, bo ja tam pokazywałem bez majtek na przykład. O, Natan, weź, wydaj wyrok. Więc przeproś. Tak, więc były ale majtki na zdjęciu, Liza na oficjalnie. No, ej, mogę zobaczyć też? Wow. Proszę, na chwilę, na sekundę. Zapamiętam. Natan. Jak dojdę do domu. Przepraszasz mnie? Powiedziałam przed tym oświadczenie, że oficjalnie to były majtki i że oficjalnie nie jesteś prostytutką. Nie jesteś prostytutką, happy? Liza. Nie, ja czekam, przepraszam, Liza. Bo teraz ty mnie... Liza, ty mnie wystawiasz przepraszam jako... cię z całego dziękuję, serca. Dziękuję, dziękuję. Tego oczekiwałam, dziękuję. Już? Cieszysz się? Tak, bardzo. Okej. Okay.
Good. Ja mam jeszcze pytanie do ciebie, bo ty u Szalonego Reportera też bardzo negatywnie się wypowiadałaś na temat tego OnlyFansa, prawie tam płakałaś. Zachowywałaś się trochę, jakby ktoś cię zmuszał do tego, żebyś go prowadziła. Czemu ty go w takim razie prowadzisz? Przecież ty nie umiesz, jakby masz pieniądze z walk, to nie jest tak, że to jest twoje jedyne źródło dochodu, bo ja rozumiem, jak zakładałaś, to mówiłaś, że nie miałaś współpracy, nie miałaś ten, ale teraz już jakby dajesz sobie radę, masz pieniądze, a dalej prowadzisz tego OnlyFansa, jednocześnie bardzo źle się wypowiadając o nim, jakbyś nie chciała tego robić. O co z tym chodzi? No ja o tym właśnie opowiadałam, o tym wszystkim opowiadałam u Szalonego Reportera na wywiadzie, znacie, że nie słuchałam. A możesz odpowiedzieć tutaj, bo może nie wszyscy oglądają to. No mówię ci, że miałam taką sytuację, o której ci właśnie też prywatnie opowiadałam kiedyś, że po prostu trafiłam w niewłaściwe ręce i prowadzili mnie niewłaściwie w moim mniemaniu. No i szacunek, zgoń na wszystkich dookoła i będzie dobrze. No pogódźcie się, podajcie sobie rękę, dobra, może, przed walką. Może skracaj. To będzie spoko. Daj jej dokończyć, czekaj Adrian, dokończ, bo to jest dla ciebie ważne, widzę, proszę. Nie, to nie jest dla mnie ważne, ja już się wypowiadałam. Nie, no nie krępuj się, Lizzie, mów. Nie jest dla mnie ważne, ja już się wypowiadałam na ten temat, nikt mnie do tego nie zmusza, po prostu miałam taką sytuację życiową i nie miałam innego dochodu, chciałam się rozwijać jako freakfighterka, poświęciłam cały swój czas i pieniądze na to, żeby chodzić na treningi, więc ale to nie, prowadziłam nie, przez rok, teraz dopiero teraz, jak mówiłam u Szalonego Reportera w tym, już trochę się stresuję, w wywiadzie, dopiero teraz zaczęłam mniej więcej normalnie zarabiać z walk. Też wydałam dużo pieniędzy na prawnika, żeby... Liza, ja, żeby nie było, ja nie uważam cię za złą dziewczynę, wręcz przeciwnie, ja ciebie bardzo lubię. Nie odpowiedziałaś na moje pytanie, w sensie dlaczego dalej to prowadzisz, skoro teraz masz pieniądze, a źle się o tym opowiadasz. No i u Szalonego Reportera mówiłam, że w przyszłym roku planuję to zostawić. Aha, okej. No i że teraz jestem w poszukiwaniu normalnej pracy. Ja o tym mówiłam, no chujowo słuchałeś podcast. Jen, Liza, dobra, no to źle słyszałam podcast. Kurde, Liza, siedzimy na panelu, powinniśmy coś rozmawiać. Ja ci zadaję pytanie, a ty walisz, idź obejrzysz podcast Szalonego Reportera. Tu ma być jakaś konwersacja między nami, możesz odpowiedzieć na pytanie. Ja nie oglądałam całego podcastu, więc odpowiedziałaś, dobra, chcesz usuwać w przyszłym roku, spoko, ale no nie zarzucaj, kurde, że chujowo oglądałam podcast, no bo Liza, tu siedzą ludzie, jesteśmy na konferencji. Mocne oskarżenia. Tak, no źle słuchałam podcast Szalonego Reportera. To często wychodzisz na spacery we Wrocławiu? Mam psa dosyć często, no. Dobrze, że wspominam. Zdarzały się pewne sytuacje niebezpieczne albo dziwne. No. Ciekawe, gdzie, jak ja wychodzę z psem. Najczęściej psem. No właśnie o tym mówię. I na tym zostawimy to na środę. Gracjanny. No tak, słuchajcie, lepiej, żebyś sobie przypomniał. No i weź kurwa dwie paczki, tych gumbów je wyżujesz jak ze stresu. No ale jedna rzecz. Ale słyszysz, Hubert, musisz obiecać też jedną rzecz, bo nie, no ja rozumiem, że siedzisz, że słuchawka, że czasem pokażę różne rzeczy. Wyciągasz słuchawkę, jak z nami siedzisz. Tak, to jest raz, że ściągasz słuchawkę, a dwa, nieważne, co będzie odpalone, minimum godzina programu nie kończymy. A nie, kurwa, że z Załęckim po 20 minutach. A nie, że z Załęckim po 20 minutach program kończymy, bo on nie może wytrzymać. Bo on nie wytrzyma. Słuchajcie. A gwarantuję ci, że ten to będzie... Denis to zapierdalał tam, a ten to będzie fruwał, kurwa. Ja wytrzymuję z wami, jestem sam, a wy jak się zachowujecie i nic tam nie macie. Tak. I na tym postawimy na razie kropkę. No. Tak. Rozumiem, ale tak. Jesteś zła na mnie? No było to nieprzyjemne. Ale dobrze, chociażby będę miała jakiekolwiek emocje wobec ciebie. To dobrze. I pojawiły się te emocje pomiędzy wami, dziewczyny. Przyjdź na to czas. Liścia, pamiętasz, że chciałbyś sobie liścia? Pamiętasz? Dostałeś... Ale obiecałeś i dałeś liścia. Czekajcie, Adrian, chodź tu z przodu. Schował się za notami. A pamiętasz, jak ci mówiłem, że po ciebie przyjdę? Pamiętasz, jak ci mówiłem, że po ciebie przyjdę? No jestem. Jakbym mógł też prosić lekko ochronę, odsunięć się. No tak. Każdy tu może przyjść, kurwa, nawet za darmo. Słuchaj, będzie jeszcze... Lekko, żeby tutaj Gracjana... Będzie jeszcze więcej w klatce. Ludzi? Tak. Przecież tylko trójka będzie w klatce, czwórka. Przed klatką, wiesz dobrze, o co chodzi. No nie, wytłumacz. No tak. No wytłumacz. Ja nie jestem od tłumaczenia. A ty nie jesteś od pytań. Że co? Ja nie jestem od tłumaczenia, ty nie jesteś od pytań. Dziękuję, Hubert. Program? Nie, źle zrozumiałem. Że, ja już ci mówię, o co chodzi, Adrian. Że on użyje siły pięści, a nie słów. Za 5 dni walka będzie nas bił. O to mu chodziło. W takim języku, żebyście zrozumieli. Nie, chodziło mi o to, że mówię, że po ciebie przyjdę w odpowiednim czasie, pamiętasz? Mówię kiedyś, tak? No ale jeszcze raz. Tak samo kiedyś mówiłem ci, że dostaniesz liścia ode mnie, prawda? No. Dostałeś.
No. Później mówiłem ci, że przyjdę po ciebie w odpowiednim czasie. I to jest teraz ten odpowiedni, czy będzie... Tak, tak. Ale dzisiaj? To jest ten odpowiedni. Dzisiaj? Nie, niekoniecznie. To okay. Kiedy dokładnie? Zobaczysz. No powiedz kiedy. No zobaczysz. Czyli nie jesteś pewny teraz walki, skoro zobaczę. Jestem pewien. No to, czyli kiedy? No zobaczysz kiedy. No ale to kiedy jest walka? No, jak, kurwa, no, ciekawo ci, bo to zleciałam niedawno. No. Jeszcze nie ma... Adrian, chodź tu! Okay, ale po co pytasz, skoro wiesz? Co? Po co pytasz, skoro wiesz? Po co pytasz, skoro wiesz? Nie rozumiem. Ty, ja mam już w rekordzie Denisa, kurwa, teraz będę miał grać. No ale było was dwójka, czego to jest wstyd w ogóle, wstyd. Trzymajcie Adriana, bo on zaraz wybuchnie, on nie wytrzyma. Ej, bo Adrian mu, kurde, go spokojnie, wleci w niego. On tylko udaje go żadnego, spokojnie. Jest i Adrian. On na czutce stoi. Ja zawsze czujniutki, bo tacy właśnie, co mówię, że mają charakter i zasady, to zazwyczaj ich nie mają. Dobra, panowie, boxing position, w środę face to face. Ja chcę słuchać tylko słów, które płyną z twoich ust. Inspirują mnie do nut, jesteś jedną z mus. Jesteś jedna, jesteś jedną z mus. Twoje słowa inspirują mnie do nowych nut. Ja chcę słuchać tylko...